Witam Was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 2017. Jest piątek, także lecimy z gospodarstwem rolnym. Kolejny sezon, chyba już trzeci, o ile się nie mylę. No i w trzecim sezonie sporo nowości na gospodarstwie. Trochę sprzętu powymieniałem na nowszy. Także pierwszym takim najważniejszym w sumie sprzętem jest ten oto Ursus C385. Chcieliście kolor zielony, także jest Ursus w kolorze zielonym C385, a jako, że mamy wiosnę, to dzisiaj ruszymy sobie z siewami. A siewnik też jest nowy, wcześniej był poznaniak czerwony, tu mamy już rolmasza niebieskiego. Także ta sama szerokość, 3 metry, chyba nawet ta sama pojemność, ale myślę, że już nawet z wyglądu jest troszkę nowszy, także powinien też być lepszy niż ten poznaniak, który mają. Czekajcie, tu jeszcze trzeba trochę otworzyć. Dobra. No i wsiadamy w tego Ursusa i... No, ledwo po tej zimie odpalił. A jeszcze przed końcem roku go zakupiłem. Całą zimę stał, także maszyna ledwo odpaliła. Akumulator nie był ładowany, także ciężko, ale ruszył. Nie wiem, jak będzie z głośnością, czy on jest ok, czy będziecie go w ogóle słyszeli i tak dalej, ale mam nadzieję, że jakoś to fajnie wyjdzie. Ja sobie już ten siewnik tutaj podłączę. Mogę czy nie mogę? O, jest, dobra. Podłączone, jeszcze trzeba uzupełnić. Nie, akurat jest już przed odcinkiem naspany, 500 litrów pojemności, jak widzicie. Także spokojnie tylko teraz jechać w pole i siać. Trochę sobie pogadam odnośnie farminga na kanale, odnośnie innych serii. Widzicie, tu jeszcze kiszonka cała jest. Będzie trzeba ją tutaj odkryć. Drzewo tu było ostatnio, jak pamiętacie, może już go nie ma, zostało wycięte. Także zrobiło się tak bardziej teraz widoczniej, jak mogę tak powiedzieć. Kiszonkę będzie trzeba za niedługo odkryć. Trawa też dookoła zaczyna już rosnąć. W ogóle trawa już wyższa niż zboże, także kolejny rok się zapowiada, że trawa będzie no kilka razy zbierana z pól. Także myślę, że może w tym sezonie też jakąś właśnie akcję sianokosy albo coś takiego wykminimy, żeby coś było nowego na tej serii. Ogólnie tak jak wiecie, no ten sezon chcę na pewno dograć do końca i może jeszcze jeden, żeby też doprowadzić to gospodarstwo gdzieś do takiego stanu Ursus 16-14. Czyli do takiej już konkretnej maszyny, konkretnej siły pociągowej na gospodarstwie i wtedy ewentualnie byłaby zmiana mapy, po prostu inna mapka, inne maszynki i praktycznie pewnie też jakaś seria z gospodarstwa rolnego w edycji polskiej, bym powiedział, będzie. Także będzie się działo. Dobra, sobie to pole będę obsiał pszenicą. Jak pamiętacie, były tutaj, tu było jakieś zboże rok temu i buraki na części pola. Dzisiaj w tym sezonie akurat będzie praktycznie tylko pszenica, nic innego, samo zboże na tym polu będzie. Ale się kurzy, czekajcie, jest, sieje, dobra. Mam nadzieję, że część pola sobie przynajmniej obsieje na tym odcinku i trochę do Was pogadam odnośnie tego, co jest na kanale i tak dalej. Ogólnie pewnie, jak to oglądacie, będzie już około 11 800 subskrypcji, tak mi się wydaje, piątek. Coś w tych granicach, także naprawdę subskrypcji bardzo, bardzo dużo. Ogólnie myślałem, że w lipcu wbiję te 10 tysięcy i gdzieś koło tych 10 tysięcy cały czas liczba tych subskrypcji będzie krążyła, że tak dużo mi się nie uda wbić, a tu już prawie 12 tysięcy jest połowa lipca, a jest 11 800, także myślę, że w kolejne 15 dni, kolejną połowę lipca, to jak tak dalej pójdzie tu na kanale, może się uda, że te 13 tysięcy wybije. Byłoby naprawdę mega. Tutaj akurat odnośnie, wracając do odcinka, muszę tak cofać co chwilę, bo jednak to pole jest akurat w tym miejscu tak dziwnie zwężone, no niestety muszę tak pocofać, nie jest to jakieś bardzo interesujące, ale jednak trzeba obsiać. Także wracając do serii, jakie będą na kanale, widzieliście pewnie, że ostatnio pojawiły się odcinki z My Summer Car, był też wcześniej odcinek z GTA San Andreas, kiedyś było z MTA właściwie.
No jednak tych serii nie będzie. Będą to gry tylko na streamy My Summer Car. Ewentualnie kiedyś do My Summer Car wrócę, jak po prostu już, powiedzmy, przejdę całą grę na live'ach i będę już całą fabułę, że tak powiem, znał, i wtedy ewentualnie jakieś live, jakieś odcinki będę nagrywał samemu, bo tak to za bardzo nie ma sensu, bo też ja w tego My Summer Car nigdy tak na poważnie więcej nie grałem. Sam nawet nie wiem, jak się tam samochody składa i co tam trzeba kupować i tak dalej. Także zostawiam tą grę na streamy. No i na streamach razem z wami będę sobie ten samochód tam składał do tego wyścigu. No i wtedy, jak już sobie tą My Summer Car przejdę, powiedzmy, na live'ach, to wtedy, jak już też będzie więcej subskrypcji na kanale, więcej osób, więcej może po prostu większej liczbie osób się ta gra spodoba, to wtedy odcinki się z tej gierki pojawią. Na razie, tak jak mówię, My Summer Car zostaje na live'y, nie będzie odcinków. GTA San Andreas, MTA właściwie raczej też gierka zostaje na live'y. ETS 2, jak już czasami kiedyś była, też zostaje na live'y póki co. No i pewnie wiecie, że w przyszłym tygodniu w niedzielę, o ile się dobrze orientuję, to wychodzi Car Mechanic Simulator 18. Także zobaczymy. Na pewno ją zakupię, bo też już był taki cel na live'ach właśnie na tą gierkę i sporo osób pisało, że chciałoby ją zobaczyć, i póki co to też będzie gra na live'y. Zobaczymy, jak tam będzie z oglądalnością tej gierki. Bo nie powiem, że sam jestem w sumie chętny, bo po tych zapowiedziach na Facebooku o tej gierce to naprawdę bardzo, bardzo fajnie gameplay tam widać, tak? Fajnie ogólnie grafika, cały gameplay, ten, powiedzmy, system naprawy samochodów, składania, kupywania i tak dalej, to może być coś bardzo, bardzo ciekawego. Także na pewno ta gierka będzie na streamy. No i na kanale, krótko mówiąc, zostaje sam farming praktycznie. We wtorek prezentacja modyfikacji, w czwartek kolejna prezentacja modyfikacji, w piątek gospodarstwo rolne na ten moment. No i jeszcze pewnie z kilka miesięcy to gospodarstwo rolne będzie, bo jest jeden odcinek tygodniowo, także jeszcze się go naoglądacie, jeśli tak bardzo wam się podoba. W niedzielę też chcę, pamiętacie pewnie, że było kiedyś sprawdzanie map. No i powiem, że na początku może to sprawdzanie map się komuś podobało, ale z biegiem czasu nagrałem chyba 20 odcinków, coś takiego, 20 różnych map sprawdziłem, przetestowałem, powiedzmy, zaprezentowałem wam. I też no pomału się wam troszkę znudziło. Tam fajne wyświetlenia są, ale nie wiem, po miesiącu od opublikowania odcinka, tak? No to jest już trochę dużo czasu. Czekajcie, bo tutaj mi tak nie dosiało trochę, to już sobie cofnę, żeby takiego mijaka nie było. No to po miesiącu od opublikowania to jednak jest sporo czasu, a w zamian za to sprawdzanie map w niedzielę, myślę, że jakąś serię właśnie z Farminga 17, drugą z jakiegoś gospodarstwa się odpali, pojawi się. Co myślicie o tym? Czy chcielibyście w ogóle drugą serię z Farminga? Może na większych maszynkach, może na mniejszych, ale tak wtedy już w ogóle zaczynamy na mniejszych i po prostu gramy na tych małych maszynach cały czas, czyli jakaś 30, Władimirec, 60, ale to maksymalnie. Po prostu kupić maszynę na start i cały czas na tych samych maszynach grać, tak? Może sezon 2 na jakiejś mapce. Co o tym myślicie? Czy wolelibyście jakieś większe maszyny? Chociaż z większych maszyn to też może być problem, bo wiem, że duża część osób ogląda moje filmiki za to, że na nich pojawia się właśnie dużo polskiego sprzętu, czyli głównie ciągniki polskie, kombajny. No i też staram się, żeby tych maszyn było więcej, no bo też wam się to bardzo podoba, jak są serie właśnie z polskich sprzętów. Także myślę, że jakbym miał robić serię z większego gospodarstwa, to byłby trochę problem, no bo na niej już za dużo maszyn polskich bym nie miał, no a w szczególności to już ciągników bym nie miał. Jakby tam miało być więcej niż, nie wiem, 160 koni, to byłby problem. Także to też patrzę na to, żeby wam się spodobało. Dobra, tego mijaka to już zostawię, dosieje się jakoś z wiaderka chyba. Będę już cofał tego, a nie będę już cofał ciągnikiem taki kawał. Także możecie pisać w komentarzach swoje propozycje, co myślicie o drugiej serii w niedzielę z jakiegoś właśnie gospodarstwa takiego mniejszego na polskich maszynkach. To by było w tyle i w sumie
na kanale byłyby tylko odcinki z Farminga 17. Już pozostałe gry, póki co bym odpuścił, zostałyby na live'y. Jakby na live'ach większej ilości osób się spodobały, to wtedy kiedyś tam za parę miesięcy można by myśleć o nagrywaniu odcinków. No bo jak mam do wyboru nagrać Farminga, gdzie jest naprawdę fajna oglądalność, fajne łapki, sporo komentarzy, a nie wiem, nagrać na przykład My Summer Car, gdzie jednak no ostatnio było chyba 1500 wyświetleń, czy nawet mniej, no to jest troszkę, że tak powiem, lepszy wybór nagrać tego Farminga po prostu. Lepiej, wiem, bardziej mi się tego Farminga chce nagrywać, gdzie wiem, że na pewno będzie spora oglądalność niż na tym My Summer Car. My Summer Car jest fajną gierką, ale jednak to też już ma swoich, powiedzmy, innych odbiorców. Jednym się podoba tylko Farming, innym podoba się tylko My Summer Car. No niestety u mnie na kanale jest sporo więcej osób do Farminga 17. Oczywiście kiedyś też chciałbym, żeby wam się spodobały też inne gierki. Chciałbym też widzów, którzy też oglądają inne gry, żeby, powiedzmy, oglądalność była porówno na każdym odcinku z każdej gry, a nie, że jakaś tam gra mega bardzo przeważa. Także zobaczymy, jak to będzie. No i jeszcze się zastanawiam nad grą Farming 18 na telefon, jak wiecie. Też nie wiem, czy wam się to podoba, czy nie. Możecie pisać w komentarzach. Pierwszy odcinek miał fajną oglądalność, natomiast drugi no już sporo mniejszą. A jak wiecie, w tym tygodniu też pojawiła się gra Gold Rush. No niestety z tej gierki będą tylko dwa odcinki. Ten co był i jeszcze jeden, ponieważ jest to tylko wczesna alfa. Niestety w tej wczesnej alfie, powiedzmy, osiągnięcia stan gry się nie zapisuje. Przynajmniej nie wiem, może ja nie umiem, ale tak mi się wydaje, że się w ogóle nie zapisuje. No i niestety nagrałem tylko dwa odcinki, wyszedłem z gry, chciałem wejść później jeszcze raz nagrać parę odcinków. No niestety już musiałbym grać wszystko od nowa, także troszkę mi się odechciało, tak? Ale nie powiem, że gierka jest bardzo fajna i na pewno jak wyjdzie nie wczesna wersja, tylko pełna wersja, pełna wersja gry, to chciałbym wam ją nagrać tam, jak się to wszystko kupuje, maszyny i rozwija i tak dalej, bo naprawdę widzę, że po komentarzach też wam się bardzo gra spodobała. Tu jeszcze sobie zasiejemy ten koniec, bo przecież tam jest w sumie już ok, także tylko odtąd, gdzie te drzewa się zaczęły. No i w sumie tyle, rozgadałem się 12 minut odcinka, 13, to zjeżdżamy na gospodarstwo i będziemy już to kończyli. Pojedziemy sobie tą łąką jeszcze, po polu już nie będziemy wracać, tylko po łące, jeszcze trawa nie rośnie, także nic się tutaj nie pogniecie. No i tak, wracając do tej serii, mamy nowy nabytek, na pewno będzie sporo tego Ursusa w tym sezonie, sporo się go naoglądacie i myślę, że może po żniwach, jak znowu będą pieniążki ze zboża, to może wtedy wymienimy już Ursusa T355 na coś większego z turem. Co myślicie? Czy może trzeci ciągnik na gospodarstwo? Chyba, chociaż trzeci traktor to byłoby już za dobrze, że tak powiem, za dużo bałaganu, no bo jednak ja gram sam na tej gospodarce, to trzy ciągniki na jedną osobę to już jest za dużo. A dwa to jeszcze, ale trzy to już naprawdę byłoby dość dużo. W następnych odcinkach zobaczycie ogólnie, jak maszynki się troszkę pozmieniały. Jest troszkę też nowszych sprzętów, o których wam w ogóle nie mówiłem, że będę zakupywał, także pojawią się nowe maszyny w następnych odcinkach. Jak będę sobie grał, to po kolei będziecie je pewnie widzieli na odcinkach, także będzie coś nowego. No i też w tym sezonie po kolei też jakieś maszynki chcę wymieniać albo dokupować następne. Także na pewno jeszcze nie raz nowe sprzęty na gospodarce zobaczycie w tym sezonie, bo naprawdę jest ich troszkę dużo. No, są pochowane po garażach parę, także teraz ich nie zobaczycie tutaj, tylko to, co widzicie tutaj, ale w sumie w tym... O, jeszcze światła, bo się akumulator rozładuje. W tym garażu, no jak widzicie, jest kopaczka wymieniona, to już wam mogę pokazać. Jest kopaczka, wcześniej była Akpil Bulwa, teraz jest... w sumie nie wiem, jak to się nazywa, ta Anna to jest ta duża, a to będzie Z coś tam,
Nie chcę wchodzić w garaż, bo zobaczycie, jakie nowe nabytki są. Ale ta kopaczka dwurzędowa. Sprzęt, można powiedzieć, identyczny, ale zawsze troszkę nowszy, lepszy. I myślę, że taki solidniejszy. Co tutaj? Czy jest coś nowego? To widzieliście, to też. Kombajn ten sam. Siewnik też pokazywałem, mówiłem wam. Ursus to też nowy nabytek. A tu są dwa te sprzęty, co były. Resztę nowych maszyn, odświeżonych, że tak powiem, dowiecie się w następnych odcinkach. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.